Witam, jest 6 września 2018 roku. Ja wylądowałem nad Odrą nieopodal miejscowości Krępa koło Zielonej Góry. Dzisiaj, jak widać, łowienie z brzegu, bo mam mało czasu, a jednak żeby łowić z pontonu i ogarnąć to wszystko, to najlepiej cały dzień mieć. Będę próbował jakieś szczupaki łowić, bo lenie. A jak na razie to czeka mnie spacerek taki z 2,5 kilometra. A wcześniej upatrzone główki. Ale to myślę, że tak z pół godziny i będę. Mam nadzieję, że dzisiaj żadnych sensacyjnych akcji nie będzie. Zwykłe spokojne łowienie. I to lubię, droga już praktycznie znikła. Już widziałem w oddali most kolejowy. Jeszcze myślę, że tak kilometr i będę uderzał na Odrę. Na mapie widziałem ciekawy zakręt. Powinny być głębokie główki. A głębokie główki przy tak niskiej wodzie równa się ryby. Tylko że wybrały. Tak to już jest nad Odrą. Idziesz drogą, później wydaje się tobie, że idziesz drogą, później idziesz ścieżką, później chyba ścieżką, a na końcu idziesz przez krzaki. Za stary już jestem na takie coś. Teraz próbuję odbić do Odry. Może idzie brzegiem iść już. Niefajnie już tutaj. Pewnie jestem pierwszą osobą od dawna. Ona się tędy przedziela. Jednak będę szedł brzegiem. Co za piękne przelewy. Tyle, że już nie są chłodne. Dwa dni temu na pontonie próbowałem łowić klenie i już nie chciały za bardzo współpracować. I zaczynam od maleństwa. Od malutkiego klenia na salmotiny. I do wody. Te takie malutkie biorą, to znaczy, że jeszcze w wodzie lato. Późne, bo późne, ale lato. Drugi natina. Trochę większy. Klenik. I do wody. Pomimo, że brodzę uderzył przy samym kiju, widocznie się nie płoszą. Czyżby miał być dzień małego klenia? Trzeci. Malutki plusak. Żeby nie było, że ściemniam co do miejsca, w oddali możecie zobaczyć most kolejowy. Czyli już dokładnie wiadomo, gdzie jestem. Jednak nie chce mi się iść na kolejne główki w dół. Będę już szedł w górę w stronę przystani w miejscowości Krępa, gdzie samochód zostawiłem. Tak jak mówiłem, dzisiaj mam mało czasu. Trochę się odzwyczaiłem od łowienia z brzegu. A pomimo tego jakimś fartem trzymałem kleniki na pierwszej główce, którą obławiam. Skusiły się na wobec salma. Ciekawe, czy szczupaki też żerują. Łowię teraz na gumę Cannibal, główka 7 gram.
Rzucam, czekam, żeby do dna opadło i takimi delikatnymi podszarpywaniami w okolicach dna prowadzę. Jak jest szczupak, to na pewno uderzy. Bardzo takie prowadzenie prowokuje go do ataku. Generalnie głowie na gumy to unikam jednostajnego prowadzenia przynęty. Jednostajnie na dobrą sprawę to tylko obrotówki prowadzę. Innymi przynętami staram się bawić. No i boleniówki jednak. Też jak przecinak powinny iść. Co to, nie ma szczupaka tutaj? W głowie się nie mieści. Żarłoczny okoń. Zobaczycie, na co wziął. Fajny garbus. Na szczupakowe kopyto. Kopyto na kanibala 7 gram główka. Taki garbusik. Się go tutaj nie spodziewałem. Od lat się zbieram, żeby pójść na odrę z nastawieniem głównie na okonie. Bo przypadkiem fajne sztuki się trafiają. Jakoś nie mogę zebrać się w sobie. A kto wie, może jakbym typowo za okoniem ruszył, bym nałowił ich sporo. Jest piękny kleń. Na smużaczka pięknie zassał. Chodź tu, chodź tu. Pomyłka, nie. Jednak mały bolek. Takie coś. Pięknie zassał smużaka. Wybiorę sprzęt do wyczepiania. Na takiego smużaczka. Producent Paul Van Black. Większość osób rozpoznaje tą przynętę. Dobra, wypuszczamy rękę. Płyn, płyn. Czyli na obecną chwilę trzy kleniki, ładny okoń i ten bolek, co przed chwilą wypuściłem. Jeszcze raz ujęcie na przynętę i łowię dalej. Kilka razy wychodził mi do żuka. Bodajże za czwartym razem już pewnie zassał. Dobra, łowię dalej. Te same malutkie. Czwarty klenik. Też na żuczka. Chyba powoli zapominam, jak z brzegu się łowi. I do wody. Po prostu z brzegu nie da się tak poprowadzić przynęty jak z pontonu. Dlatego te malutkie łowię. O, kolejny płynie, płynie. Tylko całuję żuczka. Pocałował jeden raz, drugi raz i się nie zaciął. Rzucę jeszcze raz mu, może będzie nagrane. Rzucam tam. I powolutku smużę. O! Nagrało się branie. Piąty. Jak jest płytki przelew i są klenie, to ten żuk to jest po prostu masakra, jeżeli chodzi o skuteczność. Wydawałoby się, że już za późno na niego, a jednak jakieś tam drobne rybki wyskakują. Szósty klenik. O, taka kluska. I do wody.
nie wiem, czy takie łowienie na ciężko nie jest tylko stratą czasu dzisiaj. Siódme maleństwo. Dobra, płyn, płyn, płyn i popłynął. Fajny otoń. Też na tiny salmo. No i coś ładnego zebrało. Te salmiaka, też salmiaka. Ładny klęk będzie. Dzisiaj na żyłkę łowię, 14. Coś małego. W porównaniu z tym, co ostatnio się działo na rybach. Delikatny zestaw, niech chwilę pojeździ. Zauważyłem, że bolenie żerują na bardzo drobnych rybkach dzisiaj. Owa, co to jest? Dosyć zabawne. Boleń. Bardzo ładny boleń. Gdzie go by tu podebrać? To po nurt płynie. Już powoli ma dosyć. Tak jak mówiłem, żyłka 0,14 mm, więc nie mogę szaleć. Ryba musi być wymęczona tych rozmiarów, żeby mógł podebrać. Fajne boleń. Myślę, że 60 cm najmniej. Jeszcze nie daje za wygraną. Ale już powoli się wykłada. Ostatnie zrywy. I koniec. Będzie akcja odbierania. Piękny. Tak jak mówiłem, na typowe boleniówki nie chcą gryźć dzisiaj.
tego to będzie trzeba zmierzyć. Siły dostał na chwilę. Koniec zabawy. Tylko do brzegu, szybko go capnąć. Się zamyśliłem chwilę. Dobra, chodź. No, już jest prawie pod nogami. Dobra, trzeba go podbierać. Jeszcze nie daję za wygraną. Dobra. Już, tylko na brzeg, na brzeg. Ajajajajaj. Jeszcze chciał mi psikusa zrobić. Bo jakieś mocy dostał. Tak to już jest na tym kartu sprzęcie. Woli. Jest! Co za rapa! Piękna sztuka. Zaraz zmierzę, wypnę tylko ją. Oczywiście wobler salmotiny. Już szukam miarki. Ile to ma długości? O, nawet ponad 60. 60. No myślę, że jak powiem 65, to nie okłamię. 65 cm bolem. Na żyłce 0,14 mm. Jeszcze szybką fotkę zrobię. I do wody. O, fajny.
Dobra, wypuszczę teraz go. Porusza skrzelami, więc chyba dojdzie do siebie. O, o, i popłynął. W własnych siłach. Czyli dzień będzie już udany. Ja już na dzisiaj mam dosyć. Łowiłem prawie 5 godzin, czy to około 5 godzin. I mam dosyć przedzielania się przez te chaszcze. Wracam do auta, jadę do chaty. Wygodnicki strasznie się zrobiłem. Na pontonie wygodnie podpłynąć, później spływać. Zero przedzielania się. A jak trzeba zrobić parę kilometrów w trudnym terenie, to już odechciewa się łowić. Już nie dla mnie takie spacerki. Nie dość, że cukrzyca mnie wykańcza, to jeszcze spasłem się za stare lata. A pogoda taka, ni to lato, ni to jesień. Dzisiaj złowiłem 7 kleni małych, 2 bolenie, jeden przyzwoity, drugi mały, 2 fajne okonie, no i byłoby na tyle. Do samochodu jeszcze mam 2 kilometry. Następnym razem mam nadzieję, że uda się na ponton wyskoczyć. Urlop mi się kończy, to staram się jak najczęściej być nad wodą, bo później może być różnie. Nie zawsze będę miał tyle czasu. Dobra, na razie.